Witamy Państwa bardzo serdecznie w podsumowaniu miesiąca w Gospodowej Kiwi. Kwiecień obfitował w wiele ciekawych wydarzeń i konkursów. Na początku miesiąca nasi młodzi koledzy i koleżanki wzięli udział w 14. gminnym przeglądzie piosenki przedszkolnej pod hasłem Żyjmy w zgodzie z przyrodą. Przedszkolaki wzięły także udział w projekcie Mój wymarzony zawód, w którym poznawały zawody bibliotekarza, policjanta, strażaka, kucharza i malarza. Do udziału w niektórych spotkaniach zaproszone zostały także klasy 1-3, za co bardzo dziękuję. 8 kwietnia odbyły się w naszej szkole eliminacje do 2. Powiatowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej dla klas 1-3. Komisja wyłoniła po jednym zwycięzcy z każdej klasy, a nagrania ich piosenki zostały wysłane do Brzeska. Z radością możemy ogłosić, że 3. miejsce w kategorii klas 3 zajęła nasza koleżanka Emilia Łagos. Gratulujemy. Tuż przed świętami odbył się w naszej szkole Dzień bez plecaka. Zorganizowany z inicjatywy Szkolnego Samorządu Uczniowskiego pomysłów, czy oprócz plecaka można przenieść do szkoły książki, było co niemiara. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia na naszym Facebooku. Również w tym czasie został przeprowadzony konkurs plastoczny informatyczny Kolorowa Wielkanoc. Laureator serdecznie gratulujemy. W ostatnim tygodniu ubrane na zielono przedszkolaki obchodziły Dzień Ziemi. 5 kwietnia uczniowie klasy 8 mieli bardzo ważny dzień. W kościele w Gnojniku ksiądz biskup Leszek Leczkiewicz udzielił im sakramentu bierzmowania. Kilku uczniów z klasy 7 wzięło udział w konkursach odbywających się w ramach 2. Festiwalu Szkół Powiatu Brzeskiego, który organizuje Szkoła Podstawowa w Jasieni. Szczególnie gratulujemy Paulinie Kornaś, która zajęła 2. miejsce w konkursie literackim. W szkole od pewnego czasu działa klub młodych odkrywców Gone Science. Należą do niego chętni uczniowie z klasy 5. Na spotkaniach wykonują eksperymenty głównie z dziedziny biologii. Ich najnowszy projekt polega na hodowli dżownic kalifornijskich w kompostowniku. Dżownice produkują drogocenny humus, przy okazji neutralizują powstające w szkole odpady biologiczne oraz tekturę. Dziewczyny z klasy 5 i 7 odniosły duży sukces sportowy. Zajęły 2. miejsce w zawodach w piłce ręcznej na szczeblu powiatu. W całym powiecie brzeskim lepsze są jednak uczennice ze szkoły podstawowej nr 2 w Brzesku. Serdecznie im gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Jedną z ważniejszych informacji jest również to, że działalność rozpoczęła naszą mini stacja Gospodowa TV. Dziękujemy wszystkim oglądającym, a fotorelacja z każdego przytoczonego przez nas wydarzenia można obejrzeć na szkolnym Facebooku. Mówili dla Was Nikola Gruca, Hubert Gajec, Dawid Gajec.